Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dzisiaj troszeczkę historii będzie. Oj, prehistorii nawet. Tak. Zacznijmy od samych początków, od tak. Początku istnienia telefonu. Kojarzycie, co to jest? A? Tym się wybierało numery kiedyś. To jest tarcza, po prostu tarcza. Mechaniczne tak naprawdę urządzenie. Tak. Za pomocą którego można było wybrać numer po to, żeby... Stąd zresztą pochodzi stwierdzenie wykręcić numer, bo tak. Kiedyś numer się kręciło. Dokładnie tak, kręciło się numer. Stwierdzenia one już trochę umierają, ale jeszcze funkcjonują. Zakręcić do kogoś, tak. Czy coś takiego. Nawet wiecie, wybieranie numeru to też się bierze stąd, tak? Wybierz numer, bo to był wybierak mechaniczny. Może powiedz, jak to działało, bo być może ktoś nie wie. To trzeba by się było cofnąć ponad 100 lat. I to było tak, w końcówce XIX wieku naprawdę dużo się działo. To może nam się wydawać, że to wtedy to tam w zasadzie nic i tak dalej. A rzucę parę takich rzeczy. W 1859 roku niejaki Gaston Plante wymyśla akumulator kwasowo-ołowiowy. Dokładnie taki sam akumulator, jaki w tej chwili w większości samochodów jeździ. No dobra, one tam teraz są żelowe przeważnie, ale no niemniej jednak... Ale zasada działania jest... Zasada działania jest taka sama i podobnie. To jest akumulator kwasowo-ołowiowy, czyli kwas siarkowy plus ołów, tyle że ten kwas w tej chwili nie jest w postaci takiego wlanego płynu, tylko w postaci jakiegoś tam żelu. Natomiast akumulatory kwasowo-ołowiowe mają się dobrze... A takie jeszcze klasyczne akumulatory kwasowo-ołowiowe, takie z takimi koreczkami, do których tam się wlewało elektrolit, jeszcze się spotyka, także to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. To jest taka jedna rzecz. Z akumulatorami wiąże się taka druga ciekawostka. Według jakichś tam roczników statystycznych w 1897 roku w Nowym Jorku jeździ ponad 60 taksówek elektrycznych. Czujecie? Który rok? Jeszcze raz? 1897. Pan. I teraz się oczywiście trochę pośmieszkujemy, bo z jakiegoś powodu to nie pykło i myślę, że z tego samego powodu nie pyknie i teraz, ale dobra, wiadomo, zwolennicy elektromobilności zaraz się pewnie tutaj w komentarzach nam rozwiną, że co ty wykonujesz. No, może mi powiedzieć, że 60 taksówek na Nowy Jork to nie jest dużo, ale... No, ale który to był rok, hello? To, był rok, tak. To ile tam było samochodów w ogóle w całym Nowym Jorku, tak? No, i jeszcze z takich różnych innych dziwnych rzeczy, uwaga, znana nam firma Siemens w 1881 roku buduje pierwszy tramwaj elektryczny. Taki bez konia, bez maszyny parowej i tak dalej. Nie, no to w Niemczech. Natomiast 10 lat później w miejscowości Halle, nie wiem jak to się nazywa. Halle, no to przez w Niemczech, tak. Halle. Tak, no w Niemczech ewidentnie powstaje pierwsza linia tramwaju elektrycznego. Także, no jak widać działo się. A wracając do naszych, że tak powiem, do naszej branży. W 1876 roku niejaki Graham Bell opatentowuje telefon. Celowo mówię, że opatentowuje, ponieważ wcale go nie wymyślił. To znaczy, może go wymyślił, ale nie może był pierwszy. Może go usprawnił, w każdym razie nie był pierwszym człowiekiem, który zrobił coś, co można nazwać naprzodkiem telefonu. Tak, on po prostu miał kasę na wniesienie opłat patentowych, a jego poprzednicy niekoniecznie. Dlatego się mówi, że to on stworzył telefon. Bo de facto tak, no bo to nie jest sztuka coś wymyśleć, sztuka jest zrobić, żeby to zaistniało. Żeby było dobre. Znamy też takie przykłady, prawda? Jest taka firma obecnie, która też niekoniecznie jest innowatorem i wynalazcą, ale jak już coś wprowadza, to jakoś dziwnie to się przyjmuje. No tak, no Apple wcale nie był pierwszym komputerem, natomiast prawda? To on zmienił historię, a nie jego poprzednicy, o których nikt nie pamięta. iPod też nie był pierwszym odtwarzaczem muzycznym plików cyfrowych, tak samo jak iPhone nie był pierwszym urządzeniem typu smartfon, czyli czymś, co można nazwać obecnie smartfonem, telefonem z systemem operacyjnym, dotykowym ekranem i tak dalej, prawda? No dobrze, ale wracajmy do naszej prehistorii, do epoki, powiedzmy, może nie kamienia łupanego, ale no nie wiem, kabli skręcanych czy coś takiego. Swoją drogą wtedy nie było oczywiście plastikowej izolacji, kable były izolowane przez oplot bawełniany bardzo często. Mhm. Czyli po prostu kabel... A on był tam nasączany czymś czasem? Albo nasączany, albo nie. W każdym bądź razie no, źle to znosiło wilgoć na przykład i takie różne rzeczy. Natomiast wracając do telefonu Bella, to w zasadzie to co Bell wymyślił, to ciężko wtedy było nazwać telefonem. Bardziej to był interkom.
bo to było urządzenie, które pozwalało na łączenie się punkt-punkt. Czyli po prostu gadaliśmy na jednym końcu, na drugim nas było słychać. Do tego, żeby powstała sieć telefoniczna, trzeba było wymyślić coś takiego jak centrala telefoniczna. I początkowo centrala telefoniczna to było po prostu urządzenie, gdzie siedziała jakaś przeważnie pani, chociaż zaraz powiemy, że jesteśmy seksiści. Nie, ale tak fakt dalej, jest faktem, ale, że generalnie... praktycznie w 100% centrale telefoniczne obsługiwały wówczas kobiety. Uznawano, że są może bardziej precyzyjne w tym, co robią, delikatniejsze dłonie miały i łatwiej może im było operować na tych centralach. A może po prostu miały przyjemniejszy głos zwyczajnie. Właśnie, też. Tak? To też zaważyło. Generalnie kobiecy głos przez te wczesne telefony było lepiej po prostu słychać. Tak, no bo centrala działała w taki sposób, że po prostu się kręciło korbką, pani odbierała, już trzymajmy się tej pani, tak? Pani na centrali odbierała i się mówiło, proszę mnie połączyć z numerem 58. I ona wtedy po prostu brała taki kabel i fizycznie i nam te druty łączyła, tak? Takimi, można powiedzieć, no jak to teraz, bananowe wtyki. To były małe jacki, tak naprawdę, znaczy duże jacki. Czymś podobnym do dużego jacka spinała jacki, nasze dwie linie i mogliśmy rozmawiać. Jak skończyliśmy, pani wypinała kabel i tyle. Tak, i tak to sobie funkcjonowało. Zresztą bardzo długo. No. W ruchu międzymiastowym w Polsce centrale obsługiwane przez panie, znaczy przez człowieka manualnie, no to funkcjonowało jeszcze w latach 80. Tak, ja pamiętam, jak się na przykład Zakopanego dzwoniło do domu, trzeba było iść najpierw na pocztę, zamówić takie połączenie. Pani tam zestawiała to połączenie, czasem to trwało chwilę, czasem i pół godziny. Tak, tak, no bo... I wołała do kabiny tam, łódź, kabina pierwsza, i się biegło. No i potem się trzeba było w tej kabinie drzeć. Zawsze się śmiałem, no, co on tak się drze, no z łodziem Zakopanego rozmawia, to nie mógł przez telefon. To jest tekst 07 z tak, dokładnie. Tak. No tak to działało, no trzeba było wrzeszczeć i to lata 80. Hello. No. Tak, no i nawet jak miałeś w domu telefon, byłeś takim szczęściarzem, że miałeś w domu telefon, no to żeby zadzwonić poza miasto, bo w mieście był ruch automatyczny i to już od dawna. Natomiast żeby zadzwonić poza miasto, no to trzeba było zadzwonić na tak zwaną międzymiastową, zamówić rozmowę i czekać. Czekać aż oddzwonią, że będzie rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale to znowuż dygresja. W każdym razie w pewnym miasteczku w Ameryce żył sobie pewien przedsiębiorca pogrzebowy, który się nazywał Stroger. I on miał taki niefart, że miał konkurenta i jakaś, nie wiem, znajoma czy rodzina tego jego konkurenta pracowała na centrali. I tak dziwnie się składało, że jak ktoś chciał zadzwonić do zakładu pogrzebowego, to ona zawsze łączyła do tego swojego znajomego, a nie do pana Strogera. Tak, jak widać, to nie tylko w Polsce takie rzeczy się dzieją. Dokładnie. No, albo mieli polskie korzenie. Nie wygląda, no ale chociaż w sumie to no, nawet... nie wiemy, kim była ta pani na Nie wiemy, trzeba by było pogrzebać. Pan Strauger w każdym razie do historii przeszedł, jego konkurent niekoniecznie. No i pan Strauger, ponieważ był też wynalazcą, to znaczy takim pewnie dłubaczem, dzisiaj go byśmy Majsterkowiczem pewnie nazwali, wtedy taki człowiek się nazywał wynalazcą. Pan Strauger wymyślił centralę automatyczną, a konkretnie wymyślił wybierak Straugera, który no w sumie ze 100 lat przetrwał, bo wybieraki Strougera pewnie jeszcze gdzieś na jakichś prowincjach, jeszcze myślę, gdzieś by się można było znaleźć. Chociaż no może teraz nie, u nas ale... nie, ale powiedzmy w krajach, które jeszcze stoją mocno na telefonii stacjonarnej, myślę, że... Bo dlaczego? To było proste i działało. A to było w dużej mierze mechanicznie. No nie w dużej, to było elektromechaniczne urządzenie, które polegało na tym, że po prostu był sobie coś, co moglibyśmy nazwać silnikiem krokowym. Czyli taki wichajster, który w momencie, kiedy przyszedł do niego impuls, to on się przesuwał o jeden ząbek. Cyk, 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 cyk. W związku z czym, jak się chciało wybrać numer 5, to się wysyłało 5 impulsów, on się przesuwał o 5, potem jak się wybierało następny numer, to on sobie szedł do góry. To były takie dwupozycyjne wybieraki. Tak, i teraz wróćmy do tej tarczy na moment. Brzmi znajomo. Lecą impulsiki. Kręcimy jakąś cyferkę. Tyk, 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 tyk. Ta tarcza ma w środku mechanizm, który właśnie wysyła impulsy, o których powiedział Konrad. To popatrzcie, jakie to jest proste. Trzy kabelki. Tak, to żadna filozofia. Tam jest zwyczajnie krzywka, która się kręci i
przerywasz. Zbiera braszki odpowiednią ilość razy. Tyle, ile razy. Tak jak cyferkę wykręciliśmy, tyle impulsów zostanie wysłane. No tak, dlatego. Wybierak o tyle się dziewiątkę przesunie. Się kręciło dłużej niż jedynkę, no bo więcej impulsów musiało po tych drucikach. No tak, a zero dawało 10 impulsów, no ponieważ zero, no to byśmy nie wiedzieli, czy wykręciliśmy coś, czy nie, więc trzeba było w jakiś tam sposób zero. Zaznaczyć. Tak. No i właśnie na drugim końcu siedział ten wybierak elektromechaniczny, który sobie się kręcił według tych impulsików, które myśmy starcze wybrali. Tak. I centrale elektromechaniczne w zasadzie miały się dobrze do, no w Polsce to nawet do lat 90. No może nie dobrze, bo trzeba było poszukać dokładnych danych. No bo taka nowość, która wchodziła u nas w latach 70., 80., czyli centrale Pentakonta francuskie, to też były centrale elektromechaniczne. One były teraz znacznie sprytniejsze od Strougera, ale nadal to nie był. Wyłącznie cyfrowy. To nie, no to cyfrowy, tutaj spokój. Elektroniczny, tak. Powiedzmy system. Znaczy tam było już trochę elektroniki, natomiast generalnie w pełni elektroniczne, w pełni cyfrowe centrale to tak naprawdę na świecie lata 80., u nas lata 90. No i właśnie jak się pojawiły centrale elektroniczne, to się okazało, że jest prostszy sposób wybierania numeru, czyli wybieranie tonowe. Po prostu pod każdy guziczek, bo już wtedy, a w ogóle wracając, jak się pojawiły pierwsze telefony z guziczkami, to one nadal wybierały impulsowo. Tak. Czyli po prostu naciśnięcie tam trójki powodowało, że ten telefon tam miał przekaźniczek, i tak wysłał tam. Zbierał odpowiednią ilość razy blaszki, ale teraz właśnie dochodzimy do, Konrad zaczął o wybieraniu tonowym, no i mieliśmy taki etap, nazwijmy to przejściowy, kiedy funkcjonowały. Tak, może skończmy o tym wybieraniu tonowym, jak to chodzi. Po prostu pod każdą cyferkę przypisany był inny ton, inna częstotliwość. W wypadku centrali elektronicznej było to dosyć proste do wychwycenia. Po prostu budowało się ileś tam filtrów częstotliwości i w ten sposób centrala wiedziała, co zostało wybrane. Było to szybsze, bo po prostu, no ile wybranie jedynki czy dwójki pulsacyjnie, no, to nie jest skomplikowane. Natomiast zobaczcie, co tu się dzieje, jak wykręcam zero. O. Czekasz. I potem trzeba znowu wykręcić. A nie najboże, jak się pomylisz. A tonowo pi i jest, tak? Jest. Ba, powiem więcej. Echa tego dawnego wybierania tonowego nawet w waszych smartfonach usłyszycie. Wiecie jak? Włączcie sobie dźwięki wybierania na klawiaturze dialera. Dziwnym przypadkiem te tony bywają, zależnie oczywiście od modelu smartfona, ale w większości każdy brzmi trochę inaczej. To są takie nawiązanie do dawnych czasów. Po prostu się przyzwyczailiśmy najwyraźniej, żeby naciskając, wybierając numer na klawiaturze telefonu, słyszeć jakieś właśnie różne. No myślę, że to może mieć coś też z ten, no, accessibility, jak to się ładnie nazywa, no, czyli na przykład pomoc dla osób niewidomych i tak dalej. Dokładnie, o. Jeszcze też nie to, bo na długo zanim się pojawiły takie fajne rzeczy, jak teraz mamy, sprytni ludzie wykombinowali coś takiego jak wybieranie tonowe już po wybraniu numeru, czyli tam wciśnij 0, jeżeli coś, wciśnij 1, czyli coś, i tak dalej, i tak dalej. To spotkacie chociażby w systemach automatycznych, dzwoniąc na dowolną infolinię. Tak, ale to początki były tak naprawdę związane z centralami właśnie, z centralami elektronicznymi, gdzie można było takie rzeczy robić. Typu wybierz wewnętrzny numer i tak dalej, jeżeli chcesz wysłać fax, to tam wciśnij coś. I to było wszystko oparte o wybieranie tonowe na pulsacyjne, to tak nie bardzo chciało działać. Natomiast tak jak właśnie powiedziałeś, był taki fajny okres przejściowy, bo to, czy mogliśmy sobie wybierać tonowo, czy nie, to zależało pod jaką centralę byliśmy podpięci. Dokładnie. A ktoś był podpięty pod nową centralę, to mógł sobie wybierać tonowo. Oczywiście te centrale, czy do tej pory, to nie wiem, ale myślę, że nadal obsługują wybieranie pulsacyjne. Chyba tak, no bo no chociaż ja nie wiedzą, ale wydaje mi się, że musiała być zgodność w dół, no bo w tym okresie przejściowym też mnóstwo ludzi miało jeszcze takie telefony z tarczą, a już byli podpięci pod nową centralę. Więc w dół to było kompatybilne wstecz, natomiast co zrobić, kiedy mieliśmy nowoczesny telefon, a nasza centrala nadal była starego typu, czyli oparta o wybieranie impulsowe, czyli taka elektromechaniczna. Nam był taki fajny przełącznik w telefonach z guziczkami, ton, puls. Przesunięcie go powodowało, że telefon wybierał albo tonami, albo impulsami.
taka ciekawostka, jakbyście się kiedyś zastanawiali, co to, do czego służy taki przełączniczek w starodawnym telefonie. Możecie sobie z ciekawości, jak znajdziecie taki telefon, przełączyć na pizza i sprawdźcie, czy działa. No, zobaczycie, jak to brzmiało, tak jak to w ogóle to wybieranie wyglądało. Będziecie wtedy słyszeli takie delikatne pykanie w słuchawce. Zatem, jak widzicie, ta droga od telefonu na kablu i pani na centrali, którym się mówi, gdzie chcemy zadzwonić, do telefonu, który każdy z nas ma w kieszeni, była no, jednak dosyć ciekawa i dosyć długa. Natomiast wybieranie tonowe, o którym opowiedzieliśmy, miało później jeszcze inne zastosowanie, oczywiście w lekko zmodyfikowanej formie, ale jakie to było zastosowanie, to opowiemy Wam już w kolejnym filmie, który zobaczycie za tydzień. Cześć, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.